Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was test, test kolekcji, która pojawiła się przy współpracy z marką Desi. I mowa tutaj jest kolekcja Desi Say Yes z Marzeną Tarasiewicz, makijażystką. Jestem bardzo ciekawa tej kolekcji, więc przechodzę od razu do testu. Zobaczymy, czy powiem tak, czy powiem nie. Dobra, załadowałam sobie stronę i tutaj chciałam Wam troszeczkę powiedzieć, co wchodzi w skład kolekcji. Cała kolekcja Say Yes jest to paleta cieni, rozświetlacz sypki, puder pod oczy, pigmenty. Mamy również pomadki i to sporo pomadek. Ja dostałam dwie pomadki, puder pod oczy, rozświetlacz pigment oraz paletę cieni. Jeśli chcielibyśmy kupić sobie całą kolekcję, to jest ona bardzo kosztowna i cały zestaw kosztuje 700 zł, więc jest to niemały wydatek. Sama na przykład paleta kosztuje 140 zł i tutaj już na przykład nie mam nic do powiedzenia na ten temat, ponieważ jest to taka, bym powiedziała, klasyczna cena jak za tą ilość cieni. Dzisiaj zaczniemy od tak niestandardowo, trochę od tyłu, nie od makijażu oczu, a od makijażu twarzy. Ja już mam wstępnie przygotowaną twarz, ponieważ to już jest trzeci dzień, testuję kolejny BB krem dla Was. Więc wyczekujcie tego filmu, ponieważ to chyba najdłużej kręcony przeze mnie film jak na razie. Mam tutaj puder pod oczy. Jak na puder pod oczy, to muszę stwierdzić, że jest on bardzo, bardzo rozświetlający i ta formuła może nie dla każdego być ok. Ja już pod okiem położyłam swój ulubiony puder z Neo Makeup. Jest to HD Loose Powder. Trochę się obawiam tego pudru w okolice pod oką, ze względu na to, że ja już mam pierwsze takie, wiecie, zmarszczki mimiczne i takie rozświetlenie u osób, które mają już jakieś wstępne załamania, niestety może to tylko pogłębić i wyciągnąć. Ja natomiast ten puder nałożę sobie tutaj na szczyt kości policzkowej, żeby Wam pokazać, że daje on takie właśnie wykończenie bardzo mocno świetliste. Przypominam bardzo mocno te pudry takie, które są teraz na topie i są bardzo modne i są to pudry bardzo mocno rozświetlające. On ma też taki kolor w sobie, delikatnie rozbielający, ale byłoby to bardzo ryzykowne, gdybym nałożyła go w okolicy pod okiem. No dobra, jak testować, to testować. Pierwsze uderzenie poszło i może nie będzie tak źle, jeśli chodzi o okolice pod okiem, więc spróbuję. No ale jest on rozbielający. No dobra, spróbujmy. Wygląda ok, ale to też może być zasługa tego, że ja go nałożyłam nie utwardzając korektor, tylko nałożyłam go już na puder, który mam nałożony w okolicy pod okiem. Kolejny produkt to będzie sypki rozświetlacz, który ma w sobie milion drobinek i diamentów. Jest to zdecydowanie produkt, który jest bardzo mocno rozświetlający. Ja już tutaj sobie go nałożyłam, trochę się obawiam, że będzie mnie bielił, ale no nie szkodzi. No teraz ciężko mi o produkty, które by mnie nie bieliły ze względu na to, że jestem dosyć mocno opalona. No dobra, przechodzę do aplikacji, jestem go bardzo ciekawa. No jest bardzo mocny. Sam rozświetlacz kosztuje 115 zł, więc myślę, że są to czyste pigmenty. Bo cena też jest dosyć spora, ale takie dobre, sypkie rozświetlacze są dosyć drogie. Z drugiej strony odrobinę zwilżę moją skórę. Mam tutaj też nową paletkę od Bobbi Brown, nowość taka do konturowania. Ja mam w odcieniu medium i chciałabym sobie delikatnie wykonturować ten policzek. Biorę sobie odrobinę na pędzel. Thank you.
do palety z cieniami. Paleta ma w sobie bardzo fajne kolory, bym powiedziała brązo-róże, które są najczęściej wybierane właśnie przez panny młode. Paleta jest bardzo ładna, prezentuje się bardzo, bardzo elegancko. Dobra, zobaczmy, jak te cienie łączą się ze sobą. Zacznę sobie od najciemniejszego zewnętrznego kącika. Tak właśnie myślę, może zacznę może w sumie od Wine O'Clock. Why not? Baza jak zwykle, mieszanka Inglota i korektora. Wezmę sobie teraz First Kiss. To jest taki przygaszony, fajny róż. Okej, tak to wygląda na chwilę obecną. Teraz biorę sobie ten najjaśniejszy odcień i tutaj jako czyścik. On jest bardzo w białym tonie. I to samo pod łukiem brwiowym. Wezmę sobie jeszcze ten taki pastelowy róż, by rozjaśnić tutaj odrobinę tą przestrzeń. I teraz jeszcze raz wracam do tego przygaszonego różu, który nazywa się First Kiss. Ten sam róż dam jeszcze tutaj. Jeszcze zachciało mi się tego toastu. By mocniej zaznaczyć tutaj odcięcie pomiędzy powieką ruchomą a nieruchomą. Czas na wybór błysku. Sięgam po nowe opakowanie już glitter primera z Pirene. Widzicie, jaką jestem fanką? Widzicie? Widzicie? I tak sobie myślę, żeby pomieszać kolory dzisiaj, tak nietypowo. Nie chcę wjeżdżać takim jasnym złotem. Nie chcę wjeżdżać takim jasnym złotem, bo to byłoby takie standardowe, więc mam ochotę na ten odcień burgundii, a na wierzch candy. Kładę sobie glitter primer. I to jest taki bardzo mocno płatkowy błysk, więc proponuję spłaszczyć palcem najpierw przed aplikacją na powiekę. Jest to takie foliowe złoto. Bordo. Ok, czas na dolną powiekę. Wracam do tego Wine O'Clock. Teraz biorę First Kiss. I toast, by przecieniować mocniej tutaj pod spodem. I ten najjaśniejszy, taki pastelowy róż.
Tak prezentuje się skończony makijaż oka. Pozostaje tylko wytuszować rzęsy i przykleić kępki. Wykonałam kreskę Danessa Myricks. To są takie pigmenty w kremie i to jest odcień Plum Wine. I tak to wygląda. Okej, tak wygląda skończony makijaż oczu z doklejonymi kępkami. Zawsze doklejam kępki, żeby uzupełnić make-up, a teraz czas na pomadki. Okej, czas na usta i są to dwa błyszczyki. Jeden z nich jest taki kremowy i napisane jest co prawda na opakowaniu, że jest to błyszczyk, ale zobaczymy, czy zastygnie w takim bardzo ładnym pudrowym różu, a drugi to jest taki naprawdę już wtedy lip gloss. Nie wiem, czy tutaj zaszła pomyłka na opakowaniu. Bardzo ładnie to wygląda. No dobra, nałożymy na usta i wtedy się przekonamy. Zastanawiam się, ale chyba będę potrzebowała, słuchajcie, konturówki i chwycę po swoją ulubioną z Makeup Forever i jest to numerek 606. No muszę wam powiedzieć, że pomadka jest bardzo jasna, jak na moją karnację troszeczkę wygląda to plastikowo, ale nie jest to błyszczyk, tylko matowa pomadka, musiała być tutaj troszeczkę pomyłka na opakowaniu, bo na jednym jak i na drugim jest napisane lip gloss oraz pomadka matowa i jakby... No wiadomo, to nie jest jedno i drugie. Trochę jest dla mnie za jasna, powinna mieć przynajmniej ze dwa tony ciemniejszą. Nałożę jeszcze ten błyszczyk. Okej, kochani, tak prezentuje się gotowy makijaż. Dajcie znać, co sądzicie. No, powiem wam, że bardzo mi się podoba ta kombinacja kolorystyczna. Nie mogę tego ukryć. Zacznijmy od pudru pod oczy, ponieważ jestem gotowa, żeby powiedzieć wam co nieco więcej i opowiedzieć moje pierwsze wrażenie dotyczące tej kolekcji. Pierwsze wrażenie dotyczące całej tej kolekcji jest bardzo pozytywne. Jest ona bardzo piękna, spójna, bardzo elegancka, bardzo ekskluzywna. Zacznijmy od tego pudru pod oczy. Jest to puder, który jest niesamowicie rozświetlający, co może niestety powodować podkreślenie zmian mimicznych, czyli tych takich drobnych zmarszczeń mimicznych okolicy oka. O ile nie macie mega gładkiej tej przestrzeni, bez żadnych zmarszczeń, to śmiało możecie używać właśnie takie produkty. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które mają już troszeczkę tutaj newralgiczną tą część twarzy, ja bym już tutaj nie zaufała temu produktowi i bałabym się, że naprawdę podkreśli zbyt mocno okolice mojego oka. Natomiast jest patent na taki produkt, wystarczy najpierw położyć puder wygładzający. Ja mam ten swój ulubiony puder ostatni, który używam non-stop. Jest to Neo Makeup HD Perfector Loose Powder. No coś po prostu pięknego, genialnego, leży tak cieniutko i w dodatku trzyma ten mat w ciągu dnia, no i wygładza, mega wygładza. No i wtedy na to ten puder da wam taki efekt naprawdę fantastycznego rozświetlenia tej okolicy pod okiem. Po prostu trzeba znaleźć na niego sposób. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to muszę wam powiedzieć, że ja sama nie jestem po prostu wielką fanką sypkich rozświetlaczy. Dlaczego? Dlatego, że one przeważnie dają dla mnie osobiście zbyt mocne uderzenie rozświetlenia na twarzy. Tutaj jest to rozprowadzone, rozblendowane i trzeba nauczyć się aplikować takie rozświetlacze, nauczyć się je dozować. Ja wolę zdecydowanie formy prasowane, a najbardziej kocham rozświetlacze typu Bouncy, które mają lekko kremowe w ogóle wykończenie, ale ile makijażystów, tyle wyborów, uwierzcie mi, ile ludzi, tyle wyborów przede wszystkim. Jest on przepiękny, ale nie jest to rozświetlacz taflowy, jest to rozświetlacz, który ma w sobie mnóstwo drobinek, takich brokatowych, diamentowych. Jeśli lubicie ten efekt, to wam serdecznie polecam. Przejdźmy teraz do palety cieni, która jest przepiękna, świetnie mi się pracowało tymi cieniami, naprawdę jest rewelacyjna. Jeśli lubicie właśnie takie nudy, które idą w kierunku różu, no to to jest paleta idealna, nie tylko dla makijażysty właśnie jako ślubna paleta, ale również jako paleta nawet na co dzień, dlaczego nie. Te błyski mają różne wykończenia, są od foliowych, bo te struktury są takie bardzo grube, ale są to takie folie i z nimi trzeba uważać, ponieważ one potrafią podkreślić bardzo mocno
strukturę naszej powieki, natomiast jest na to sposób, wystarczy wcześniej spłaszczyć odrobinę ten cień i wtedy delikatnie przykleić go na właśnie coś takiego jak glitter primer, na takie bazy typowo do błysków i naprawdę rewelacja. Świetnie mi się pracowało tymi cieniami, one się przepięknie łączą, przepięknie blendują. Serdecznie gratuluję Ci, Marzena, bo paleta jest naprawdę unikatowa. Myślę, że nie trzeba zachęcać do zakupu tej palety, ponieważ ja ją jem oczami i myślę, że i Wy również. Jest ona bardzo spójna, bardzo taka fajnie przemyślana, kolory są fajne, ładnie się łączą maty, błyski są bardzo fajne, nic tylko brać. Co do pomadek, początkowo miałam takie mechy, jeśli chodzi o ten kolor, ponieważ on w tubce jest dużo ciemniejszy niż faktycznie wylądował na ustach. U mnie bardzo wygląda to plastikowo, wręcz bym powiedziała, no taki odcień przy opalonych tonach, po prostu to nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Natomiast wiem, że pomadek w kolekcji jest więcej niż jedna, więc myślę, że spokojnie znajdziecie dla siebie odpowiedni odcień. Pomadka matowa ma bardzo fajną konsystencję, jest bardzo przyjemna na ustach, natomiast jeśli chodzi o błyszczyk, no to już tutaj nie jest mój jakiś taki wybór. Ja zdecydowanie wolę błyszczyki, które mają mniej drobinki, a więcej takiej właśnie tafli nawilżenia, ale to jest bardzo subiektywna ocena. Tutaj w kolekcji również dostałam pigment, którego nie użyłam, a jeszcze chciałabym go Wam pokazać, bo jest on po prostu też bardzo piękny. Ja go tutaj pozwolę sobie rozetrzeć i są to Desi ma takie pigmenty, które też mają taką multi drobinkę. One się mogą wydawać bardzo suche, ja tutaj jak co prawda na suchej dłoni je aplikuję, ale wystarczy baza typu glitter primer i naprawdę wygląda to przepięknie. Tutaj jest drobinka prawie każda złoto-różowa, no przepięknie się to mieni, tutaj w podglądzie to w ogóle nie jest aż tak widoczne. Ja postaram się Wam przyciemnić, żebyście mogli zobaczyć. No bardzo, bardzo ładny kolor. Do całej paczki PR-owej zostały dołączone takie bardzo ładne kolczyki, które uzupełniają ten makijaż i cały look. Piszcie koniecznie, co Wy sądzicie na ten temat, czy makijaż Wam się podoba. Jak tak, to poproszę łapka w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu. A dzisiaj pięknie Wam dziękuję za uwagę, fajnie, że ze mną byliście i do następnego. Trzymajcie się, hej!